Cześć, witam Was na kanale ATV Dealers. W dniu dzisiejszym chciałbym pokazać Wam wspaniały motocykl, jakim jest Zero DSRX. Jest to już pełnoprawny motocykl turystyczny od marki Zero. Na początek może powiem Wam o paru takich najważniejszych danych technicznych, ale jak sami możecie zobaczyć, jest to naprawdę kawał maszyny i kawał porządnego motocykla. Oczywiście piękne LED-owe światła. Szybka, podwójne tarcze hamulcowe z przodu, zawieszenie szoły, power pack 17,3 kWh, co jest naprawdę niesamowitym wynikiem. Oczywiście takie rzeczy jak kontrola trakcji, która jest w pełni regulowana, czyli możemy dostosować sobie to pod deszcz, pod offroad, pod drogę, nie wiem, no i regulacja ABS-u, podgrzewane manetki w standardzie. Naprawdę dużo rzeczy możemy sobie tutaj ustawić. Gniazdo 12-woltowe. No ale przejdę do tych danych technicznych i pokażę Wam potem troszeczkę jeszcze więcej tego motocykla. Zasięg miejski to jest 288 km, zasięg autostradowy 172 km, moment obrotowy 230 Nm, moc maksymalna, uwaga, 100 koni mechanicznych, czyli 75 kWh, prawo jazdy na kategorię A, prędkość maksymalna 180 km na godzinę, już o powerpacku mówiłem, jest to 17,3 kWh. Czas ładowania domową ładowarką jest to 2 godziny, a waga tego motocykla to 247 kg. Oczywiście gwarancja na 5 lat bez limitu kilometrów. No i co w tym motocyklu jest tak naprawdę według mnie bardzo ważne? Jest to, że motocykl ma wejście na ładowanie Type 2, czyli tak naprawdę możemy sobie w trasie na wszystkich ładowarkach samochodowych, czyli na tych ładowarkach do aut elektrycznych naładować motocykl. Wtedy ładowanie zajmie nam tak naprawdę chwilę. Powinno to być w granicach godziny do 45 minut. Także naprawdę szybko można sobie pójść coś zjeść i jechać motocyklem dalej. Jak widzicie, power pack, wszystkie te osłony, jak tak naprawdę w BMW GSX czy GS. Także wygląda to bardzo fajnie. Cały power pack, silnik, który jest także potężny. No i oczywiście zawieszenie szoła regulowane, takie jak montowane są między innymi na przykład w kanamach, czyli najwyższej jakości. Piękny design, duży schowek przedni, zaraz Wam pokażę. Widzicie, naprawdę potężny, można tu schować wiele rzeczy, między innymi ładowarkę i jeszcze parę fajnych, przydatnych nam w podróży rzeczy. Osłony dłoni w standardzie. Szybka, oczywiście też regulowana, góra-dół, jak nam wygodniej. To jest już tak naprawdę, no mówię, wysokiej klasy motocykl, z którym możemy się świetnie bawić, gdzie możemy tak naprawdę podróżować w każdych warunkach i na długie dystanse, poprzez to właśnie, że ma ten port ładowania Type 2, co pozwala na szybkie ładowanie, a przede wszystkim ładowanie w każdym miejscu. Także tak to się prezentuje. Na zakupy czy jazdy testowe zapraszamy do ATV Dealers i życzę Wam miłego dnia. Zapraszamy.